Zaprosiliśmy dwóch wystawców firmy Atlas, jak widać tutaj producenta chemii budowlanej oraz firmę Styrobud, producenta galanterii betonowej, kostki i ogrodzeń. Pogoda nie sprzyja klientom, natomiast sprzyja wykonawcom, którzy bardzo licznie przybyli i chętnie się obsłużyli tutaj naszymi hot dogami. No i zdobyli oczywiście wiedzę potrzebną do wdrażania ją w budownictwie. Założenie moje było takie, żeby uświadamiać klientów, wykonawców, że branża budowlana to nie jest jakiś skostniały twór, w którym są tylko pustaki i cement. To są również nowe technologie, które z roku na rok się pojawiają, dają lepsze rozwiązania konstrukcyjne, nie tylko, ale również w wykończeniach i to stosujemy i staram się te nowe idee wdrażać u siebie w firmie, żeby klienci również z tego korzystali. Jesteśmy w gościach firma Jetro, blokowie, świdry. Oferta oczywiście mamy różnorodną, szeroką. Jak my żartujemy, od fundamentów aż po dach. Dzisiaj reklamujemy, przedstawiamy nasze produkty dotyczące łazienki, hydroizolacje, kleje, fugi, wykończenie, gipsy, M-System, system suchej zabudowy. Zachęcamy, zalecamy do korzystania. Jeżeli zachodzą konieczność porady, jesteśmy do dyspozycji. Przyjeżdżamy na budowę, przyjeżdżamy na inwestycje, dobieramy technologię, doradzamy, pomagamy. Firma Jetro zaprosiła nas na coczwartkowe spotkanie z wykonawcami. Chciała przedstawić nasze produkty, które oferujemy w firmie Jetro. Jest to kostka murkowa, są to ogrodzenia, są to systemy podmurówek. Także zapraszamy wszystkich do obejrzenia naszego ogrodu wystawowego, który mieści się w firmie Jetro. Kolejne spotkanie odbędzie się za tydzień w czwartek, tak jak dzisiaj w godzinach od 8 do 12. Wystawiać się będzie firma Velux, producent okien dachowych i rozwiązań do poddaszy oraz firma Ruki, producent pokryć dachowych, którego jesteśmy dystrybutorem tutaj na tym terenie. Serdecznie zapraszam za tydzień. Karol Walo.